Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejna lekcja z matematyki. I przypominam, że kanał jest co najmniej dwutematyczny i jak klikniecie na nazwę kanału, potem na playlisty, to tam macie dostęp do playlist z poszczególnymi działami fizyki. To praktycznie cała fizyka licealna tam jest. I już jest bardzo dużo lekcji również z matematyki. I właśnie kolejna lekcja z matematyki, taka dość pouczająca. I tu bardziej chyba nam się przyda ten sposób analizy i te metody, które by to stosował w trakcie uzyskania odpowiedzi na ten temat. Ale komuś może się przydać również i umiejętność, znaczy napisania równania prostej, prostopadłej do innej prostej w danym punkcie. Więc temat właśnie jest prostopadła do prostej w danym punkcie. Czyli narysujmy, ponieważ brzydko rysuję, to chciałem to wcześniej zrobić. Więc mamy układ współrzędnych yx i mamy prostą tą o równaniu y równa się a1x plus b1. To jest ta prosta. Znaczy akurat to jak ona jest tam nasz umieszczona, to nie ma znaczenia. I szukamy drugiej prostej, równania drugiej prostej, równania y równa się oczywiście a2x plus b2, która byłaby w danym punkcie o współrzędnej x równej x0, a y-kowej y0, to da się to obliczyć z tego pierwszego równania, byłaby prostopadła do tej naszej prostej. To się może przydać w jakichś tam zadaniach trudniejszych, ale nawet jak się nie przyda, to te pośrednie, jak mówiłem, znaczy to ten mój sposób dojścia do odpowiedzi, przy okazji tam pewne metody poznacie, jak sobie radzić właśnie z pewnymi rzeczami, które zwykle sprawiają trudności młodzieży. Więc przypomnijmy sobie, czym jest ten współczynnik kierunkowy prostej, to a. No to jest inaczej stosunek, jak mamy dwa punkty na danej, dwa punkty wybierzemy sobie na tej prostej, pierwszy i drugi, to jest stosunek różnicy współrzędnych y-kowych tych dwóch punktów do różnicy współrzędnych x-owych. Ale jeżeli na osi jednostka na osi x, jednostka na osi y, jednostce na osi x, jednostce na osi y odpowiada taki sam odcinek tej samej długości, to interpretacja tego współczynnika kierunkowego prostej jest taka jeszcze bardziej przejrzysta, czy łatwiejsza do zrozumienia, że to jest tangens kąta nachylenia tej krzywej do osi x. Tylko ten kąt liczymy właśnie od tej krzywej w kierunku odwrotnym do wskazówek, do ruchu wskazówek zegara. Tak? Czyli w takim razie kąt jaki tworzy ta prosta pierwsza z osią x, to jest ten kąt x alfa 1, a kąt jaki tworzy ta prosta druga z prostą x, to się też liczymy od tej osi x przeciwnie do wskazówek zegara, czyli to jest kąt alfa 2. I ponieważ tu ma być kąt prosty, to kąt alfa 2 jest równy alfa 1 plus 90 stopni. Co tu zapisałem? No i teraz naszym zadaniem jest znalezienie równania tej drugiej prostej, bo to równanie tej prostej będziemy mieli, no bo musimy wiedzieć, do jakiej prostej szukamy prostopadłej w linii. Więc żeby to równanie zapisać, musimy znać te dwa współczynniki, czyli współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej i ten drugi parametr B2. No to zaczniemy od tego, co jest trudniejsze, od współczynnika kierunkowego tej prostej drugiej. No i teraz właśnie wiemy, że współczynnik kierunkowy tej pierwszej, znaczy właśnie jak ten współczynnik kierunkowy prostej tej drugiej zależy od współczynnika kierunkowego prostej tej pierwszej. Będzie dość prosta zależność, ale musimy ją wyprowadzić. Więc dzięki tej, znaczy z tej interpretacji geometrycznej, gdzie mówię przy założeniu, że jednostce na osi x odpowiada taki sam odcinek jak jednostce na osi y, to wtedy ta interpretacja geometryczna jest uprawniona, czyli ten współczynnik kierunkowy prostej pierwszej a1 to jest tangens tego kąta alfa 1. A współczynnik kierunkowy tej prostej drugiej, a2, to jest tangens tego nachylenia tej prostej drugiej do osi x, czyli ten tangens alfa 2.
No i teraz zauważamy, że kąt alfa 2 to jest alfa 1 plus 90 stopni, więc tu wstawiamy zamiast alfa 2 alfa 1 plus 90 stopni. Tu, żeby to było właśnie lepiej widoczne, to rozdzielimy, znaczy zapiszemy tangens jako stosunek sinusa do kosinusa tego samego kąta, czyli to jest to samo co sinus alfa 1 plus 90 przez kosinus alfa 1 plus 90. I ja twierdzę, że sinus alfa plus 90 to jest kosinus alfa, a kosinus alfa plus 90 to jest minus sinus alfa. Tu dodam, to alfa 1 jest oczywiście, ale ogólnie jakby tam był kąt alfa, to tak by było. I gdyby to było prawdą, to widzimy, że to jest w mianowniku jest sinus, a w liczniku kosinus, czy to byłby minus kotangens, ale on jest rzadziej używany, to lepiej zapisać, jako to jest minus 1 przez tangens, bo jakby odwrócony tangens i ten minus jeszcze na początku. A tangens alfa 1 to jest nic innego, tylko a1, czyli z tego, co ja tu zapisałem, to współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej, która jest prostopadła do tej pierwszej prostej, to jest minus jeden, minus odwrotność współczynnika kierunkowego tej pierwszej prostej. I tak jak powiedziałem, że to no ktoś może mieć te tablice tych tożsamości trygonometrycznych, po prostu z tego skorzystać i po prostu uwierzyć, że to co tu zapisałem jest prawdą, ale właśnie ja polecam tu pewien sposób znajdowania tych wzorów z wykresów. I to przy okazji czasami będzie to bardzo, bardzo pomocne. Więc właśnie jak wykazać, że sinus alfa 1 plus 90 stopni to jest to samo co kosinus alfa 1. W tym celu dobrze jest narysować zarówno funkcję, wykres funkcji sinus, to jest wykres funkcji sinus i wykres funkcji kosinus. I wybieramy jakiś kąt w ogólnym przypadku kąt alfa jakiś, ale u nas jako nie będzie alfa 1 od razu. W zakresie od 0 do 90, żeby on był miarę mały, tak? I teraz no, dodajemy do tego kąta czyli 90 stopni, czy alfa 1 plus 90, to będzie, to jest 90, no to jeszcze musimy do tego odcinka dodać alfa 1, czyli ten odcinek, czy to jest ten kąt tu, to jest alfa 1 plus 90 stopni. Teraz chcemy, jest sinus tego kąta, no to odczytujemy wartość sinusa dla tego kąta, no bo jest sinus alfa 1 plus 90. To idziemy aż do wykresu sinusa, o tu jest wykres funkcji sinus i odczytujemy wartość sinus. To jest wartość sinusa. Zauważamy, że to jest również wartość tej funkcji, czyli kosinus jakiego kąta? Alfa 1, czyli jeszcze raz. Mamy jakiś kąt od 0 do 90 najlepiej. Tu jest plus 90, więc dodajemy do niego 90, czyli to jest 90, to jeszcze to alfa 1 musimy tu dodać, jest tu. Odczytujemy wartość sinusa, bo to jest sinus z wykresu, to jest wartość sinusa. O, odczytujemy i widzimy, że ta wartość sinusa jest równa wartości kosinusa, ale kąta alfa 1. Czyli sinus alfa 1 plus 90 stopni to jest to samo co kosinus alfa 1. No przy tym drugim będzie troszkę trudniej, ale nie dużo. Więc kosinus alfa 1 plus 90 stopni. Zaczynamy tak samo. Wybieramy jakiś kąt w przedziale od 0 do 90, więc to jest alfa 1. Teraz szukamy kąta alfa 1 plus 90, no tak jak wcześniej, no to będzie ten kąt. Odczytujemy wartość funkcji kosinus, więc musimy dojść do tego wykresu w kierunku pionowym, czyli do dołu musimy iść. I to jest, odczytujemy z wykresu funkcji kosinus wartość kosinusa, to jest to i widzimy, że to jest taką samą wartość, ma również funkcja sinus, ale dla kąta minus alfa 1, no bo ten to jest z tej symetrii. Widzimy, że ten odcinek jest równy temu odcinkowi. Czyli kosinus alfa 1 plus 90, czyli to jest ta wartość i ona jest równa tej wartości, czyli sinus minus alfa 1. Sinus minus alfa 1. A zauważamy, że wartość sinusa minus alfa 1, ta wartość, to jest minus wartość ta, czyli minus wartość sinusa alfa 1. Bo sinus jest funkcją nieparzystą. Kosinus jest parzystą. Czyli sinus minus alfa 1 to jest to samo, co minus sinus alfa 1. I to właśnie tu z tego skorzystaliśmy. Czyli widzimy, że współczynnik kierunkowy prostej, prostopadłej do danej prostej jest równy minus
1 przez współczynnik kierunkowy tej pierwszej prostej, tak? Czyli minus odwrotność tego współczynnika kierunkowego tej prostej. I załóżmy, że już mamy ten współczynnik kierunkowy, no bo jak mamy A1, no to A2 będzie minus 1 przez A1, tak? No to teraz czego nam brakuje? No B2, no to teraz w tym celu trzeba obliczyć najpierw z tego rodzaju, znając to x0, bo my pytamy się o równanie tej prostej, która jest prostopadła do tej pierwszej prostej w konkretnym punkcie, o współrzędnej x-owej x0. Jak znamy współrzędną x0, no to możemy wstawiając ją w to miejsce, a przecież znamy te parametry, obliczymy y0, więc znamy x0 i y0. Czy znamy współrzędne punktu, który jest częścią tej pierwszej prostej, no ale ten punkt jest również częścią tej drugiej prostej. No to w takim razie, jak tu znamy już to A2, jak wstawimy w miejsce x0, a w miejsce y0, to ten punkt spełnia równanie tej linii, to przeniesiemy ten wyraz A2x na x0 na stronę lewą, to obliczymy B2 i będziemy mieli zarówno A2, jak i B2. No i wtedy zapisujemy wzór y równa się to A2, wartość tego A2 razy x plus wartość tego B2. No i właściwie już umiemy napisać równanie prostej, prostopadłej do danej w danym punkcie. I jak mówię, tu może to się przydać, szczególnie jeśli ktoś później pójdzie dalej jeszcze na studia na przykład techniczne, to tam z pewnością taka umiejętność będzie potrzebna. Ale tu już samą wartością była ta część tu właśnie, to, że interpretacja geometryczna współczynnika kierunkowego prostej i umiejętność znajdowania sinusa i kosinusa, czy też tangensa kąta alfa plus 90, alfa minus 90. Można tą samą metodę zastosować, na przykład, jak to byłaby różnica, byśmy odejmowali te 90 stopni. Tak? No oczywiście ktoś może wykorzystać tam tablicę, czy kartę wzorów, na przykład na maturze, że tam będą takie, ale nie zaszkodzi ta umiejętność, bo czasami można ją zastosować i przyspieszymy pewne działania. I teraz wystarczy tylko jakiś przykład znaczy rozwiązać właśnie, że podam równanie jakieś tam prostej będziemy starali się znaleźć równanie innej prostej, która jest w danym punkcie z góry narzuconym do niej prostopadła. Tak? No to muszę tu przygotować. No i teraz na jednym przykładzie no chciałem przynajmniej uprawdopodobnić, że rzeczywiście ten wzór na równanie prostej, prostopadłej do danej w danym punkcie, że rzeczywiście może być prawdziwy. Więc wybierzmy sobie jakąś prostą, na przykład y równa się 2x minus 5 i chcemy znaleźć właśnie drugą prostą, która w punkcie o współrzędnej x0 równa się 3 jest do tej naszej prostej prostopadła. No najpierw musimy narysować równanie, znaczy wykres tej funkcji w układzie yx, więc musimy znaleźć kilka punktów, więc zacznijmy od zera. Jak x przyjmiemy 0, no to 2 razy 0 to jest 0, staje nam minus 5, czyli dla wartości x równa się 0, otrzymujemy punkt, to jest miejsce przecięcia się tej linii z osią y tak naprawdę. To jest minus 5. Następnie, jak wstawimy tu 1, no to 2 razy 1 to jest 2. 2 minus, przepraszam, w razie wstawiliśmy 0, teraz właśnie 1 wstawiamy, no to 2 razy 1 to jest 2, minus 5 to jest minus 3, czyli dla 1 to byśmy mieli o tu punkt minus 3. Akurat do niego nie zaznaczyłem, ale to tu byłoby dla jedynki, tu mamy minus 3, punkt minus 3, ten punkt. Następnie jak wstawimy to dwójkę, 2 razy 2 to jest 4, minus 5 to jest minus 1, czyli dla 2 otrzymujemy wartość minus 1. To jest kolejny punkt na wykresu. Jak wstawimy tu 3, no to uzyskujemy ten punkt o współrzędnej właśnie 3, 1, bo jak wcześniej to x0 znamy, to możemy obliczyć to y0, czyli ten punkt, w tym punkcie szukamy właśnie prostopadłej do tej naszej prostej. Więc jak do wzoru na y wstawimy
dajmy tu to x0, czyli 3, no to 2 razy 3 to jest 6, 6 minus 5 to jest 1, czyli y0 jest równe 1, czyli ten punkt, w którym ta druga prosta ma być prostopadła do tej naszej, to jest punkt o współrzędnej x-owej 3, a y-owej 1, tak? No więc to jest ten punkt, tak? No i jeszcze możemy tu wybrać 4 jako x, no to 2 razy 4 to będzie 8, 8 minus 5 to jest 3, czyli dla x równego 4 mamy współrzędną y-ową równą 3. No i możemy wtedy narysować. Mamy już tutaj mnóstwo punktów, nawet 2 by wystarczyło, ale ich więcej wybraliśmy. Możemy narysować tą naszą prostą. No i teraz znajdujemy równanie tej prostej, która powinna być do niej prostopadła w danym punkcie. No to współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej to jest minus odwrotność współczynnika kierunkowego tej prostej, czyli to jest minus 1/2. Czyli mamy minus 1/2 x plus jeszcze ten drugi parametr. No to drugi parametr znajdujemy, bo wiemy, że te obie proste mają przechodzić przez ten punkt o współrzędnej 3,1. Tak jak wstawimy, czyli współrzędne tego punktu spełniają równanie zarówno pierwszej prostej i muszą spełniać równanie tej drugiej prostej. Więc jak wstawimy teraz tu w miejsce y1, tu, a w miejsce x wstawimy 3, tu wstawiliśmy, to możemy wyliczyć z tego równania to nasze b2. No to minus 1/2 razy 3 to jest minus 3/2. Przenosimy te minus 3/2 na stronę lewą, to by tam będzie 1 plus 3/2, znaczy 1 to jest raczej 2/2, to 2/2 plus 3/2 to jest 5/2. Czyli b2 to jest 5/2, więc piszemy to równanie, możemy napisać równanie tej prostej, prostopadłej do tej naszej prostej w tym punkcie, tak? To będzie y równa się minus 1/2 x plus 5/2. No to narysujmy tą funkcję, znaczy wykres tej funkcji w układzie yx i tak popatrzmy, czy rzeczywiście te proste mogą być do siebie prostopadłe, tak? No ja tu tę skalę tak odręcznie wybrałem, tak, że nie jest to dość dokładnie, ale i tak wystarczy. Więc wstawiamy tu w miejsce x-a, znajdźmy kilka punktów tej prostej drugiej. W miejsce x-a wstawmy 0 najpierw, to jak to jest 0, no to jest 0, zostaje, że y równa się 5/2, tak? Czyli, że dla x-a równego 0, y jest równe 5/2, bo właśnie to b mówi nam o miejscu przecięcia tej prostej z osią y. Tak jak było w przypadku tej pierwszej prostej, to miejsce przecięcia to było w punkcie na osi y minus 5, to teraz będzie w punkcie 5/2. Czyli to jest 2, 3, 5/2 to jest 2,5, czyli w połowie między 2 i 2/3, to jest ten punkt. Potem wstawiamy, no potem właściwie już możemy wstawić to punkt współrzędnej 3, właśnie x-owej 3. No tak, jak tu wstawimy 3, no to będzie minus 3/2 plus 5/2, to są 2/2, czy to jest 1. No bo to ten punkt, właśnie współrzędne tego punktu powinny spełniać równanie obu tych linii, więc to nie zaskakuje nas, że wychodzi nam, że dla x równego 3 y jest równe 1, tak samo jak było wcześniej przy, tu dopiszę, nie ma wakacji, więc jest równy 1, tak? No i jeszcze znajdźmy punkt, w którym ta nasza prosta przecina oś x, to jest dla, jakbyśmy y równe właśnie y0, czyli jak, bo równanie osi x to jest y równa się 0. Więc jak tu wstawimy y równa się 0, no to wychodzi nam, że 1/2 minus 1/2 x plus 5/2 równa się 0. Przeniesiemy to na stronę lewą, to będzie 1/2 x równa się 5/2 z tego pomnożeniu przez dwójkę, dwójka się skróci, wychodzi, że x równa się 5, czyli ta prosta druga przecina oś x w punkcie współrzędnej 5. No i teraz jak przeprowadzimy przez ten punkt i ten punkt, linię prostą, no to uzyskamy wykres tej drugiej prostej, która według nas powinna być, według tej analizy wcześniejszej, powinna być prostopadła do naszej tej prostej. Czy ona jest? Nawet przy takim niedokładnym narysowaniu myślę, że to jest przekonujące, że tu może być kąt prosty, tu też może być kąt prosty, tak? Jeżeli nawet go nie ma, tam jakaś tam minimalna różnica, z tego wynika to z grubości kredy,
tego, że ja tu nie odbierzałem dokładnie tych współrzędnych dat, chociaż tak odręcznie to robiłem. Także rzeczywiście widać, że to działa i tak jak mówię, może wam być potrzebna ta umiejętność do napisania właśnie równania prostej, prostopadłej do danej w danym punkcie, ale nawet jakby to nie było potrzebne, to tu wiele rzeczy się pojawiło przy okazji, które są elementami innych zadań. Szczególnie pouczające uważam jest to, co było wcześniej, czyli umiejętność znajdowania sinusów, kosinusów i tangensów kątów alfa plus 90 albo alfa minus 90, no można też różne inne kombinacje tam wymyślić. Tak? Więc dzisiaj taka krótsza lekcja, ale nie lubię być bezczynny, więc na tym zakończę. Jak zawsze proszę o tych, którzy uważają, że troszkę pomogłem, o subskrybowanie kanału, żebym ja mógł pomóc tym, którzy nie mają pieniędzy na korepetycje. Ich jest bardzo wielu i no, nas to nie kosztuje, a możemy coś dla nich zrobić. Kiedyś to do nas wróci, tak uważam. A nawet jakby nie wróciło, to i tak to jest zrobienie czegoś pożytecznego dla innych jest czymś ludzkim. No dobrze, w takim razie na dzisiaj to tyle, więc dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejna lekcja z matematyki. Temat lekcji to styczne do funkcji w danym punkcie. Zaczniemy od teorii, ale nie za długo. I później nauczymy się schematu postępowania przy zadaniach, gdzie mamy podane równanie funkcji y zależnego od x i naszym zadaniem jest znaleźć równanie stycznej do tej funkcji, do wykresu tej funkcji w konkretnym punkcie. Ale przy okazji, lekcja jest dość ważna, bo przy okazji postaram się zrozumieć, czym jest pochodna, znaczy interpretację geometryczną poznamy. To bardzo ułatwia potem właśnie takie intuicyjne rozumienie wielu problemów matematycznych. I przypominam, że ta nazwa kanału Fizyka Liceum nie jest przypadkowa, ponieważ w playlistach możecie znaleźć praktycznie całą fizykę licealną i to jest najwięcej lekcji fizyki w całej polskiej wersji YouTube. Ale kanał rozszerza się również, jak widzicie, na matematykę. Jak będziecie oglądać tę lekcję, to tych lekcji z matematyki jest już dużo więcej. Więc mamy problem. Mamy jakąś funkcję y zależną od x i najpierw chcemy napisać równanie stycznej do tej funkcji w jakimś konkretnym punkcie. W tym celu musimy najpierw przypomnieć sobie, czym jest pochodna funkcji, ponieważ będzie ścisły związek między pewnym parametrem tej stycznej a pochodną. Więc jak zrozumiemy, czym jest pochodna, właśnie jej interpretację geometryczną poznamy, to bardzo nam to ułatwi zrozumienie, dlaczego ma to wpływ na znalezienie równania stycznej. Więc definicja pochodnej na matematyce często się zaznacza właśnie z tym prim, czyli y prim to jest pochodna tej funkcji względem tej zmiennej, zmiennej x. To jest nic innego, tylko granica dla delta x zmierzającego do zera, takiego wyrażenia delta y przez delta x, czyli inaczej mówiąc, ta funkcja zależy od pewnego parametru x i zmieniamy wartość tego x o pewną małą wartość delta x. Patrzymy, jak zmieni się wtedy wartość tej funkcji. To będzie to nasze delta y. I właśnie jeżeli chodzi o delta x, to zawsze odejmujemy od wartości tej większej mniejszą, bo zwiększamy wartość delta x i patrzymy, jak się zmieni wtedy wartość tej funkcji czy wartość y. I ta zmiana tej funkcji czy zmiana y, to delta y może być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Bo jeżeli to wartość tego y będzie rosła, to zmiana tego będzie wtedy większa od zera. Jak będzie malała, to będzie mniejsza od zera. Także
że pamiętajmy właśnie, że to delta x to jest różnica między wartością końcową i początkową i u nas ta końcowa będzie większa od początkowej, więc zawsze to delta x u nas będzie większe od zera. Natomiast to delta y to jest też różnica między wartością końcową i początkową. Tą końcową zapisałem z indeksem 2. A początkową z indeksem 1. To znowu ta różnica delta y może być zarówno dodatnia, jak i ujemna. Jak będzie dodatnia, znaczy, że wartość tej funkcji y rosła przy wzroście tego parametru x, albo jak będzie ujemna, to znaczy, że wartość tej funkcji malała. No i też już właściwie troszeczkę się o tej pochodnej dowiedzieliśmy, ponieważ widzimy, że jak podzielimy przez Ciebie te dwie zmiany, delta y przez delta x, ponieważ to delta x przy naszym założeniu, że my zwiększamy wartość tej zmiennej x, od której ta funkcja zależy, więc delta x jest zawsze dodatnie, a ponieważ delta y może być dodatnie lub ujemne, w zależności od tego, czy ta funkcja rośnie, czy maleje, więc widzimy, że znak tej pochodnej będzie miał ścisły związek również z tym, czy właśnie funkcja rośnie, czy maleje. No tak, ale delta y przez delta x to jeszcze nie jest pochodna tej funkcji. Będzie ona wtedy, jeżeli znajdziemy granicę tego wyrażenia, do jakiego to wyrażenie zmierza, jeżeli z tym parametrem, z tą zmianą delta x dążymy do zera, że im mniejsze, jeżeli podzielimy te dwie wielkości przez siebie na delta x bardzo, bardzo małego, będziemy coraz bardziej zmniejszać to delta x, to granica tego wyrażenia, do której to wyrażenie zmierza, będzie tą pochodną. I matematyka sobie z tym radzi. A teraz zobaczymy, jaka jest interpretacja geometryczna tej naszej, znaczy pochodnej. Załóżmy, że wykres tej funkcji y równa się f od x wygląda w ten sposób. To jest taki ten łuk. Tak? Specjalnie narysowałem taką linię, która zakrzywia się, ale tak jakoś nie za ostro. Także, zresztą to nie jest problem. Ważne, żeby że jest ta linia gładka i ciągła, to nawet gdyby były takie ostre zmiany w kierunku, ciągłe i gładkie, ale szybsze zmiany kierunku tej linii, to też moglibyśmy to sprowadzić do takiego problemu. Po prostu, jeżeli byśmy wybierali coraz krótszą zmianę tego delta, tego x, to wtedy obserwując tą linię, nawet taką zmieniającą się tak dziwnie i szybko, to możemy sprowadzić ją w pewnym momencie, jak obserwujemy bardzo krótki fragment tej krzywej, to zawsze, jeżeli była wcześniej gładka, więc nie było żadnych tych ostrych zakończeń, to zawsze da się sprowadzić, jak gdyby da się ją prawie że wyprostować, tak złagodzić tą krzywiznę, tak, zmniejszyć tą krzywiznę. No dobrze, i co teraz robimy? Spróbujemy zobaczyć, co to by oznaczało to delta y przez delta x. No to wybierzmy delta x, to jest x2 minus x1, czyli różnica tej współrzędnej na końcu i na początku i my zwiększamy to x, czyli to x2 jest większe od x1, czyli mamy jakąś początkową wartość x1 i zwiększamy tą wartość do x2. Odczytujemy, moglibyśmy wstawić w to miejsce wartość x1 i wartość x2, otrzymalibyśmy tu wartości y1 i y2, które odpowiadają tym wartościom x, i wtedy otrzymalibyśmy właśnie ten punkt na wykresie i ten punkt na wykresie. Tak? No bo jakbyśmy znali wartość y1 i x1, to znaleźlibyśmy punkt na wykresie, który ma takie współrzędne. I podobnie jakbyśmy znali x2 i y2, to moglibyśmy znaleźć punkt o takich współrzędnych. No i teraz chcielibyśmy napisać równanie stycznej do tej linii, w jakimś konkretnym punkcie, na przykład x0. Więc co robimy?
zmniejszamy tą różnicę między x2 i x1, ale przybliżamy się z obu stron do tego punktu. Więc jak będziemy coraz bliżej z tym x1, x2 tego punktu x0, to ta wartość tej zmiany delta x będzie coraz mniejsza, będzie zmierzała do zera. I zobaczymy, co się wtedy dzieje. No, na razie widzimy, że jak przeprowadzimy teraz przez ten punkt pierwszy i drugi linię prostą, to ona, widzimy, że ona przecięła nam tą krzywą właśnie w tym punkcie i w tym punkcie. Jeżeli ten odcinek byłby odpowiednio długi, to nawet w tym przedziale tych przecięć mogłoby być więcej, ale jak odpowiednio przybliżymy do siebie to x1 i x2, to wtedy możemy dojść do takiej sytuacji, że między tym punktem a tym punktem, czy między tym a tym, ta prosta, która połączyła te dwa punkty, wtedy tylko w tych dwóch miejscach wtedy przetnie nam tą naszą krzywą. I teraz, co się będzie działo, jeżeli, no właśnie, chwilowo ta prosta nie jest styczną do tego wykresu, no bo przecina, ale gdyby z tym x1, x2, jakbyśmy się zbliżali do tego x0, to te punkty pierwszy i drugi byłyby coraz bliżej siebie i w pewnym momencie byłoby coraz trudniej odróżnić, czy ten fragment tej linii prostej łączącej te dwa punkty i fragment tego łuku, który zaczyna się w jednym pierwszym punkcie i kończy w drugim punkcie, że byłoby coraz trudniej odróżnić nawet fragment tego łuku od prostej. I widzimy, że na końcu, gdy te punkty są prawie w punkcie x0, to ta prosta praktycznie ma wtedy jeden punkt wspólny z tą naszą krzywą. Więc widzimy, że w takim razie, że przy zbliżaniu się z x1 i x2 do tego x0, czyli też również przy zmierzaniu tego delta x, tej różnicy do zera, to ta prosta, która przechodzi przez te dwa punkty, początkowy i końcowy, będzie wtedy styczną do tej krzywej. A teraz zobaczymy, czym jest to delta y przez delta x. Czy delta x to jest x2 minus x1. Czy to jest to? Ta długość tego odcinka. Delta y to jest y2 minus y1. Tak? y2 minus y1. Czy to jest to? No i teraz właśnie, ja tu muszę dopowiedzieć, ale my rozpatrujemy to w takim prostszym przypadku, w którym zarówno delta x, bo to już z naszego założenia jest większe od zera, jak i delta y, czyli końcowa wartość y i początkowa, też ta różnica jest większa od zera. I to jest prawdziwe właśnie, gdy ta funkcja tu była rosnąca. Ale zaraz uogólnimy to na wszystkie pozostałe przypadki. Znaczy, dlaczego akurat tak wybiłem ten przypadek? Ponieważ zwykle tu się pojawi zaraz pojęcie funkcja tangens. I zwykle większość osób pierwszy raz, czy większość uczniów pierwszy raz poznaje funkcje trygonometryczne dla kątów od 0 do 90, czyli zwykle nauczyciele rysują taki trójkąt prostokątny i definiują, że tangens to jest danego kąta alfa, to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do przy prostokątnej leżącej przy kącie alfa, sinus to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do długości przeciwprostokątnej, a cosinus to jest stosunek przy prostokątnej leżącej przy kącie alfa do przeciwprostokątnej. Ale ta definicja nie jest poprawna. Ona jest zbieżna z prawdziwą definicją funkcji trygonometrycznych tylko w przedziale od 0 do 90. Jest bardzo myląca. Potem uczeń nie rozumie, dlaczego w tych innych przedziałach, jak ćwiartka, czyli od 90 do 180 dla takich kątów, albo 180 do 270, albo 270 do 360, dlaczego czasami niektóre funkcje trygonometryczne są dodatnie lub są
są czasami ujemne, jeżeli prawdą byłoby, że są one stosunkami długości boków trójkąta prostokątnego. Tam długość żadnego boku nie jest ujemna. Więc tak naprawdę to nie jest prawdziwa definicja funkcji trygonometrycznych. Ja tu szybciutko przypomnę, bo funkcja tangens będzie nam potrzebna. Jaka jest prawdziwa definicja, znaczy tangensa kąta alfa? Ten kąt liczymy od tej linii, czyli od tam 45, 90, 180 i tak dalej, tak? Więc czym jest tangens alfa? To jest, załóżmy, że mamy taki odcinek, który wychodzi z początku układu YX o długości dowolnej, to R może być dowolne. I teraz współrzędna końca tego, właśnie jak chcemy funkcję tangens znaleźć, zdefiniować, to jest stosunek współrzędnej końca tego odcinka do współrzędnej y-kowej końca tego odcinka do współrzędnej x-owej końca tego odcinka. I widzimy, że w tej pierwszej ćwiartce, czyli dla kątów od 0 do 90, to zarówno wartość współrzędnej y-kowej, jak i x-owej są dodatnie i tangens jest dodatni. W ćwiartce drugiej, czyli dla kątów od 90 do 180, wartość współrzędnej y-kowej tego końca odcinka R jest dodatnia, ale wartość współrzędnej x-owej jest ujemna. Czyli jak podzielimy, to tangens będzie nam ujemny. Teraz sprawdźmy jeszcze w kolejnej ćwiartce. Tu mamy dla kątów od 180 do 270. Współrzędna x-owa końca tego odcinka jest ujemna, ale również ujemna jest współrzędna y-kowa, czyli jak wchodzimy dwie wartości ujemne, widziałem znowu wartość dodatnia. No i jeszcze w ćwiartce ostatniej od 270 do 360 wartość współrzędnej y-kowej końca tego odcinka jest ujemna, x-owa jest dodatnia, podzielimy, wyjdzie nam ujemny tangens. Więc, ale my na razie będziemy trzymać się tej prostszej definicji, tej dla przedziału od 0 do 90, a potem szybko to uogólnimy, bo okaże się, że w tej zależności, znaczy ta zależność jest zgodna z tą definicją, nawet jak ta funkcja nie jest rosnąca, jest na przykład malejąca. Także że jeżeli zawsze odejmujemy od wartości końcowej y-ka wartość poczynkową, to w tym jest definicja prawdziwa, to uwzględnia prawdziwą definicję tangensa. No i teraz właśnie zobaczmy. Jak przedłużymy teraz tą linię przerwaną od tego punktu do Y, ale w drugą stronę, aż dotąd, to powstanie nam tu trójkąt prostokątny. I teraz możemy obliczyć właśnie tangens tego kąta alfa, który to nam pozwala, jest kąt między tą prostą, która przechodzi przez te dwa punkty, i osią X. Bo to jest, ten odcinek jest równoległy do osi X. No jak podzielimy delta Y przez delta X, to wtedy otrzymamy tangens tego kąta, ale tu muszę właśnie dopowiedzieć, że delta Y do delta X będzie tangensem tego kąta, no bo dzielimy przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta alfa do przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa pod pewnym warunkiem. Jeżeli Y i X będą liczbami, nie mają jednostek żadnych, a w fizyce mają, i również jeżeli odcinek, znaczy jednostka odmierzona na osi X, jednostce odmierzonej na osi X odpowiada taka sama długość odcinka, jak jednostce odmierzonej na osi Y. Ponieważ ten kanał jest z fizyką powiązany, to w przypadku fizyki bardzo często inna skala jest na obu osiach, także że ta interpretacja, że to jest tangens delta Y przez delta X jest liczbą równą tangensowi, to jest pod tym warunkiem, że jednostce X a jednostce Y odpowiada długość taka sama długość odcinka.
No więc widzimy, że to delta y przez delta x, to wtedy pod tym warunkiem było tym tangensem kąta alfa. No właśnie, teraz jeżeli to na razie nie jest pochodne, ale jak teraz będziemy z tym delta x zmierzać do zera, czyli inaczej przybliżać te punkty x1, x2 do tego punktu x0, w którym chcemy obliczyć pochodną tej funkcji, to wtedy właśnie ten tangens kąta nachylenia tej prostej, która wtedy przy delta x zbliżonym do zera i przy x1, x2 bardzo bliskim punktu x0 będzie styczną do tej linii wykresu w tym punkcie, no to widzimy, że pochodna tej funkcji w punkcie x0 będzie niczym innym, tylko tangensem kąta nachylenia stycznej do wykresu w tym punkcie. Czyli tu było gdzieś, jakbyśmy poszli to gdzieś w tym punkcie. Czyli już jedno wykryliśmy, że jak obliczymy pochodną danej funkcji i wstawimy do wartości tej pochodnej wartość tego współrzędnej x-owej, czy współrzędnej punktu, w którym chcemy napisać równanie stycznej do tego wykresu, to wiemy, że pochodna tej funkcji obliczona dla tego punktu jest równa tangensowi kąta nachylenia stycznej do wykresu w tym punkcie. No to teraz przejdźmy do stycznej. Styczna to jest prosta. Mamy napisać równanie stycznej, czyli równanie prostej. Przypomnijmy sobie postać równania prostej. Y równa się AX plus B. No to zobaczmy, czy właściwie my musimy poznać te dwa parametry. Parametr R, czyli współczynnik kierunkowy prostej, oraz ten parametr B. No to dowiedzmy, przypomnijmy sobie przy okazji, czym one są. Więc narysujmy jakąś tam prostą, tu już narysowałem. I teraz zauważmy, że czym jest B? Jeżeli Y będzie równe B, gdy X będzie równe 0. Czyli to jest wartość y dla x równego 0. A x równa się 0 to jest nic innego, tylko równanie osi y. To skupcie się na tym, to rzeczywiście jest prawdą. Czyli x równa się 0 to jest równanie osi y. I czyli jak x jest równe 0, czyli mamy tu wartości na tej linii gdzieś, to y jest równe b, czyli widzimy, że to b mówi nam o współrzędnej y-owej miejsca przecięcia tej linii prostej z osią y. No teraz, czym jest ten współczynnik kierunkowy prostej a? No to zobaczmy. Wybierzmy, tu mamy tą naszą prostą, także akurat ona jest tu też taka rosnąca, to wynik będzie ogólny. Więc zapiszmy, dwa punkty wybierzmy, o współrzędnej x-owej x1 i x2. I to x2 jest większe od x1 u nas. I obliczmy z tego wzoru wartość y1 i y2. No to wstawiamy, żeby y2 obliczyć, to wstawiamy tu x2. Żeby obliczyć y1, wstawiamy tu x1. I teraz odejmujemy te strony, te równania stronami, czyli y2 minus y1, tu jest, i to równanie minus to. I tu już nie tracić miejsca, bo mam tablicę, to jakbym odjął od prawej strony pierwszego równania, prawą stronę drugiego równania, to bym mógł potem z tych dwóch pierwszych wyrazów wyłączyć to a, więc a byłoby wyłączone i tam byłoby, ten wyraz byłby z minusem, ten z plusem, to byłoby w nawiasie x2 minus x1, a b z b by się zredukowało. No to z tego możemy obliczyć to nasze a, czy a równa się wtedy, dzielimy przez ten nawias w obie strony, więc tu znika, a nawias się pojawia po tym y2 minus y1, czyli ten współczynnik kierunkowy prostej to jest y2 minus y1 przez x2 przez x1, czyli delta y przez delta x. I
też przy tym założeniu, co wcześniej, że jednostka, że x i y są liczbami i że jednostka na osi, jednostce na osi x odpowiada taka sama długość odcinka jak jednostce na osi y, to można by tu nadać tą definicję, znaczy nawet nazwać ten stosunek tangensem kąta alfa. Gdyby ta prosta była znaczy malejąca, była funkcją malejącą, to wtedy to delta y byłoby ujemne i ten tangens byłby ujemny. Także, a widzimy, że w tej drugiej ćwiartce tangens jest ujemny. Także nawet nie posługując się tym tangensem, to po prostu byśmy stwierdzili, no właśnie teraz, czyli stwierdzamy, że współczynnik kierunkowy prostej to jest delta y przez delta x. Czyli... No właśnie. I współczynnik kierunkowy prostej, stycznej do tej krzywej w danym punkcie wykazaliśmy, że, przepraszam, że inaczej, że tangens kąta nachylenia stycznej do tej funkcji w danym punkcie jest równy pochodnej tej funkcji w danym punkcie. No to w takim razie, aha, i właśnie, ta pochodna jest równa również tangensowi nachylenia tej stycznej do osi x. No a właśnie ten tangens kąta nachylenia tej prostej do osi x to jest nic innego, tylko współczynnik kierunkowy tej prostej, czy tej stycznej. Czyli w takim razie obliczając wartość pochodną dla tej funkcji i wstawiając do tej pochodnej wartość współrzędnej x-owej punktu, w którym chcemy styczną, znaczy dla którego tą styczną chcemy równanie stycznej chcemy napisać, my obliczamy natychmiast współczynnik kierunkowy tej prostej. Czyli podsumuję, potrzebujemy współczynnik kierunkowy tej stycznej do wykresu w danym punkcie, obliczamy pochodną tej funkcji i wstawiamy wartość w tej współrzędnej, w którym chcemy tą styczną znaleźć. No to już to, abyśmy mieli w takim razie. A teraz czym jest B? No B to już powiedzieliśmy, to jest wartość współrzędnej, znaczy to jest inaczej, a już znamy i wtedy punkty, każdy punkt na ten punkt, w którym chcemy styczną znaleźć, to jest punkt o współrzędnej x z x0 i możemy obliczyć również współrzędną y-ową tego punktu. Czyli wstawiamy to x0 tu i uzyskujemy wartość współrzędnej y-owej tego punktu styczności tej naszej krzywej i tej naszej prostej, czyli tej stycznej. Tak? Czyli ten punkt o współrzędnej x0 i y0 spełnia, to jest punkt wspólny i tej stycznej, i tej linii krzywej. Czyli spełnia równanie zarówno, czy jakbyśmy wstawili wartość x0 tu i tu, to lewa strona była równa prawej, ale ponieważ ten punkt leży również na tej naszej stycznej, to spełnia również równanie naszej tej prostej. Czyli jak wstawimy w to miejsce x0, a tu obliczono z tego wzoru wartość y0, to jedyną niewiadomą, chociaż a już wcześniej znaleźliśmy, to jest ta wartość pochodnej tej funkcji obliczoną dla danego punktu, więc to znamy, x0 i y0 też będziemy znali, więc z tego obliczymy to b, tak? Czyli przeniesiemy wszystko na stronę tą lewą i obliczymy współczynnik kierunkowy prostej. No i wtedy piszemy równanie tej prostej, czyli y równa się w to miejsce wartość tej pochodnej tej funkcji naszej
obliczonej dla tego punktu x0. Tu będzie zmienna x po prostu, a tu plus wartość tego parametru b, który obliczymy wstawiając tu x0 i obliczoną wartość y0 i wcześniej obliczoną wartość współczynnika kierunkowego prostej. Już to tak naprawdę ja to trochę rozszerzyłem, bo do rozwiązania tego zadania można byłoby to podać jakiś krótszy schemat, ale przy okazji poznaliśmy interpretację pochodnej geometryczną i właśnie teraz jeszcze wrócę, że mógłbym w ogóle nie posługiwać się pojęciem tangensa. Po co zostawić to delta y przez delta x, czyli to. I po prostu stwierdzić, że to delta y przez delta x to jest to samo delta y, delta x, co jest w tym miejscu i dalej byłoby tak samo prawdziwe. Ale wtedy właśnie jeżeli interpretujemy pod tymi założeniami, o których wcześniej mówiłem, to stosunek delta y przez delta x jako tangens kąta alfa, no to jest to jakby lepiej przemawia do naszej wyobraźni, a jest równie ogólne, wnioski są równie ogólne, jak gdybyśmy się w ogóle nie posługiwali tym pojęciem tangensa, bo już mówiłem, że to tylko pod tymi założeniami pewnymi, o których mówiłem wcześniej. Oto cóż, teorię mamy za sobą i teraz, jeżeli chodzi o samo rozwiązanie takiego zadania na przykładzie, za chwileczkę to zrobimy, będzie dużo prostsze, więc ta część to potraktujcie jako taką część teoretyczną, jak ktoś chce zrozumieć tą matematykę troszeczkę głębiej, ale jeżeli ktoś potrzebuje tylko schemat rozwiązywania tego zadania, przypomnę, na czym on polega. Ktoś nam poda równanie funkcji y zależnej od x, czyli wzór y równa się i po prawej stronie jakieś tam x w różnej formie i liczby będą się pojawiały. Poda nam ktoś wartość jakiegoś współrzędnej x-owej punktu, na przykład x0 równa się 6 albo minus 3 czy minus 2 i każe nam znaleźć równanie stycznej do linii wykresu tej funkcji w układzie yx w danym punkcie. To, żeby to zrobić, to tej teorii nawet nie trzeba znać. Schemat będzie za chwileczkę podane. I właściwie jedynym problemem będzie tam umiejętność obliczenia pochodnej, bo jeżeli ta funkcja będzie w miarę skomplikowana, to uczeń może nie rozwiązać zadania tylko dlatego, że nie będzie w stanie obliczyć pochodnej. No ale to pochodne jest, to trzeba po prostu przećwiczyć pochodne. Tu jedną z lekcji poświęcę właśnie na pochodne, ale na razie tym się nie będziemy zajmować. No to cóż, to teraz przejdźmy do tego przykładu. A teraz ten przykład. Zobaczycie, że do tego, aby tego typu zadania rozwiązywać, to nawet nie potrzebna jest tam ta teoria, ale jak mówiłem, jest to wartościowe po to, żebyście później nie tracili za dużo czasu. Jak zrozumiecie tamte rzeczy, to będzie wam łatwiej również w przyszłości i w sumie zyskacie czas. Jak ktoś proszę to tak do serca wsiąść, a jak nie, to będziecie czas tracić. Dobrze, więc mamy zadanie. Poznamy ten schemat działania. Jest to bardzo proste. Mamy równanie pewnej funkcji zależnej od y zależnej od x. Wybrałem prostą funkcję, na tyle prostą, żeby nie było problemu tu z obliczeniem tej pochodnej, a jedyna trudność właśnie, jak mówiłem, w tych zadaniach z obliczeniem, ze znalezieniem stycznej do krzywej w danym punkcie jest tylko umiejętność obliczania pochodnej. Więc mamy funkcję y zależną od x kwadrat minus 1 i chcemy znaleźć równanie stycznej do tej funkcji dla x równego w punkcie o współrzędnej x 0 równej 3. No to chcemy napisać równanie prostej ax plus b. A czym jest a? Już wiemy. Jest to wartość pochodnej tej funkcji obliczona dla punktu
x0 równa się 3. Czyli najpierw obliczamy w sposób ogólny pochodną w tej funkcji y względem x, to pochodna jedynki to jest 0, pochodna x kwadrat to jest 2x, więc zostaje nam pochodna tej funkcji to jest 2x. Teraz to jest, musimy obliczyć wartość tej pochodnej w tym punkcie, więc wstawiamy w miejsce x wartość współrzędnej x0, to jest, czyli 3 wstawiamy, no to jest 2 razy 3, czyli to jest 6, już mamy, a czym jest wartość tej pochodnej, tej funkcji w punkcie x0? Jest wartością współczynnika kierunkowego stycznej do tej wykresu tej funkcji w tym punkcie, czyli już mamy w takim razie, to 6 jest naszym wartością współczynnika kierunkowego stycznej, no to wracamy teraz do równania stycznej. Znamy już to A i teraz wiemy, że punkt o współrzędnej x0 spełnia równanie tej stycznej, bo ta styczna, bo ponieważ ten punkt jest to punkt wspólny między tą styczną i linią wykresu. Czyli spełnia współrzędne tego punktu, spełniają zarówno równanie tej linii, jak i równanie tej stycznej, tak? No to gdybyśmy znali oprócz tego x0, y0, a już znamy, to tylko byśmy tego b nie znali. No to obliczmy w takim razie y0, to jest wartość y dla x równego x0, więc tu wstawiamy x0, czyli to jest y0, to jest x0 kwadrat minus 1, x0 to jest 3, więc będzie 3 do kwadratu minus 1, czyli 9 minus 1 to jest 8, no i teraz w takim razie, teraz ponieważ punkt o współrzędnej x0, y0 spełnia zarówno równanie tamtej krzywy, jak i tej stycznej, to jest punkt wspólny tych dwóch linii, no to spełnia również równanie tej stycznej, więc stawiamy miejsce x, x0, w miejsce y, y0, a to jest nasze te 6, no i stawiamy y0 to jest 8, x0 to jest 3, a jest 6, więc 6 razy 3 to jest 18, to jest b z plusem, więc już jest tam, gdzie trzeba. Przenosimy ten wyraz na drugą stronę, będzie znakiem przeciwnym, czy będzie 8 minus 18, no i to b też zmieniamy w stronę równania, czyli b to będzie 8 minus 18, to jest minus 10. No i teraz piszemy równanie tej stycznej, czy y i x to tu są zmienne, więc zostaje y i x. W miejsce a wstawiamy wartość w a, czy tej wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x0, a zamiast b wstawiamy to minus 10. No i mamy równanie tej funkcji y równa się 6x minus 10. I tam widzicie z tej strony rysunek, ale aby obliczyć, aby napisać to równanie tej stycznej, to nie musiałem w ogóle nic rysować. Ale żebyście teraz zobaczyli co ja znalazłem, no to spójrzmy. Tu mam mało miejsca, więc ten rysunek nie jest za duży. Tu mam oś y, oś x. To te wartości tego współczynnika b i miejsc współczynnika b i również współrzędnej y-kowej dla x0 równa się 3, to jest 8, a to jest minus 10, sprawiają, że musiałem dobrać taką bardzo mały odcinek za jednostkę, bo tu będzie 8 co najmniej, a tam będzie 10 do dołu, tak? Więc mamy, no wykres to jest od parabola dla x równego 0, y jest równy minus 1, czyli ten wierzchołek tej paraboli jest tu dla x równego 0 i y równa się minus 1. I można obliczyć teraz wartość, jak x wstawię teraz tu 1, no to 1 do kwadratu to jest 1 minus 1 to jest 0, czyli dla x równego 1, y równa się 0, czyli to jest ten punkt wykresu. Potem dla x równa się 2. 2 do kwadratu to jest 4, 4 minus 1 to jest 3, czyli jak mam x równa się 2, to y jest 3, to jest ten punkt na wykresie. I oczywiście dla
minus 1 i dla, będzie to samo dla, co dla plus 1, a dla minus 2 to samo co dla minus 2, tak? No bo do kwadratu podnosimy. W takim razie również te dwa punkty mamy, czyli mamy ten punkt i ten punkt. No i teraz jeszcze wstawmy tu 3. 3 już by było to wcześniej, tu nawet było, czy to jest 8, 8 i zarówno dla 3, jak dla minus 3 mamy 8, czyli mamy te dwa punkty. To jest dla minus 3 i dla 3 mamy wartość 8, czyli dwa punkty. Czyli mamy ten punkt, ten punkt, ten i ten. Rysujemy tą parabolę, i teraz to jest punkt o współrzędnej 3. I o współrzędnej x-owej 3 i współrzędnej y-owej 8. To jest właśnie punkt, w którym chcemy znaleźć, znaczy chcemy, żeby znaleźć równanie stycznej do tego wykresu w tym punkcie. I już wiemy, że ta styczna przechodzi przez ten punkt, ale również patrząc na wartość b, b jest minus 10, bo z początku lekcji pamiętamy, że to ten parametr b mówi o miejscu przecięcia tej linii prostej z osią y, czyli punkt, jeden punkt mamy w tym miejscu, drugi mamy tu minus 10 na osi y i ta, no, do narysowania linii prostej wystarczą dwa punkty. Dwa punkty, więc rysujemy przez te dwa punkty linię prostą i to jest ta nasza styczna. Tak? Przechodzi przez punkt o współrzędnej 3, 8 i przez punkt o współrzędnej 0, minus 10. Ale zauważcie, że w ogóle nie musiałem rysować nawet tego rysunku, że wszystko dało się obliczyć zgodnie z tym schematem. Więc jeszcze raz powtórzę. Zadanie polega na obliczeniu, znaczy napisaniu równania stycznej do krzywej w danym punkcie, dla danej wartości x0. W takim razie, musimy znać a, czyli współczynnik kierunkowy prostej, tej stycznej i ten drugi parametr. I aby obliczyć a, obliczamy pochodną tej funkcji. Tu mamy wzór na pochodną. Obliczamy wartość tej pochodnej dla x0. Obliczyliśmy i wtedy to, co obliczamy, to jest nic innego, tylko współczynnik kierunkowy prostej. A następnie obliczamy z tego wzoru wartość y0 dla x0, czy wstawiamy x0 do tego wzoru i otrzymujemy wartość y0, wtedy w równaniu tej prostej, czyli tej stycznej, w miejsce y wstawiamy y0, w miejsce x, x0, w miejsce a wartość tej pochodnej w punkcie x0, jedyną niewiadomą jest b, przekształcamy równanie, obliczamy to b i w miejsce do tego równania, w miejsce a i b wstawiamy właśnie te wartości a i wartość b. Także schemat jest prosty. Więc jedyna trudność w takim zadaniu, jaka się może pojawić, to, że ta funkcja, która tu jest podana, że jej pochodna może być trudniejsza do obliczenia, no to później my przećwiczymy, a wy możecie też samodzielnie, no musicie znać pochodne i umieć je obliczać, ale też ja taką lekcję zrobię. Być może ona już teraz jest, bo w momencie, kiedy wy to oglądacie, to tych lekcji z matematyki jest dużo, dużo więcej. W takim razie dziękuję za uwagę. Przypominam jeszcze raz, że jak otworzycie, klikniecie na nazwę kanału Fizyka Liceum i potem jeszcze na playlisty, macie całą fizykę licealną podziałem na poszczególne działy fizyki, najwięcej lekcji fizyki w całym polskim YouTube. I również tam szukajcie playlist z matematyką, bo tam jest ta zarówno fizyka, jak i matematyka w formie takiej uporządkowanej. Tam bardzo łatwo można dotrzeć do tematów, które potrzebujecie. Także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.